Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Dariusz Denisiuk. Witamy Państwa w kolejnym wejściu pielgrzymkowym. Dzisiaj w naszym studiu pielgrzymkowym mamy specjalnych, szczególnych gości. Są to siostry, które pielgrzymują razem z pielgrzymką podlaską. I chcę powiedzieć, że te siostry są, myślę, takimi wyjątkowymi gośćmi w czasie naszej pielgrzymki, ponieważ nie są z naszej diecezji. I poproszę na początek, żeby siostry się przedstawiły. Mam na imię siostra Michalina. I siostra Małgorzata. I niech siostry powiedzą, z jakiego są zgromadzenia. Mają charakterystyczne te stroje, charakterystyczne habity. Idą cały czas w habitach. I poprosimy o nazwę zgromadzenia. Jesteśmy z Szęsztackiego Instytutu Sióstr Maryi. Nasz dom prowincjalny jest w Otwocku. I siostry skąd pochodzą, z jakich diecezji? Bo pracują w Otwocku, ale nie posługują w Otwocku, ale z jakich diecezji są? A cię posługujemy w Otwocku, ale ja pochodzę akurat z diecezji gliwickiej. Z archidiecezji poznańskiej. I co siostry tutaj robią na naszej podlaskiej pielgrzymce? Bo myślę, że to jest interesujące dla naszych pątników. Tak, my bardzo pragnęłyśmy właśnie pielgrzymować z Podlasiem, z tą pielgrzymką. Ponieważ od jakiegoś czasu, około gdzieś tak 2-3 lat, pielgrzymuje już po diecezji, na przykład w Radzyniu Podlaskim czy w Łukowie, nasza Matka Boża Trzykroć Przedziwna, jest to Matka Boża pielgrzymująca. I ona nam, można powiedzieć, już jakby utorowała drogę do tego, by też razem z nią pielgrzymować, ponieważ no akurat tu przy sobie nie mamy tego wizerunku, ponieważ jest cały czas gdzieś w grupach Matka Boża, ale z Maryją właśnie pielgrzymujemy do Maryi. A proszę jeszcze wyjaśnić tą właśnie ten wizerunek Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, bo już z tym spotkaliśmy się u nas w diecezji. Też wiem, że wiele osób chętnie wchodzi do tych grup. Maryja Trzykroć Przedziwna, ponieważ jest przedziwną córą Boga Ojca, przedziwną Matką Syna Bożego i przedziwną oblubienicą Ducha Świętego. Ja może jeszcze tylko powiem, że nasz instytut, nasz cały ruch szęsztacki jest to międzynarodowy ruch, który ma swój początek w Szęsztat, dlatego też ta nazwa, Szęsztat w Niemczech, koło Walendar nad Renem. Szęsztat znaczy piękne miejsce i tam Maryja ma swoje sanktuarium, swoje miejsce. Jest to dla nas takie źródło, z którego czerpiemy, z którego czerpie cały ruch szęsztacki. Jest to sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. I na wzór tego właśnie pierwszego sanktuarium powstawały na całym świecie sanktuaria filialne. W tej chwili jest ich już ponad 200, a w Polsce mamy 6 takich sanktuariów. No to pierwsze sanktuarium powstało w 1982 roku właśnie w Świdrze koło Warszawy, gdzie mamy dom prowincjalny. Następnie jest w Józefowie, w Zabrzu Rokietnicy, w Winowie koło Opola, w Bydgoszczy i na Górze Chełmskiej, które jest takie szczególne w Koszalinie, ponieważ jako jedyne na świecie zostało poświęcone przez Jana Pawła II. W 1991 roku, w czasie jego czwartej pielgrzymki do Polski. I widzę, że w naszych grupach towarzyszy właśnie ten wizerunek Maryi. Często jak jest właśnie poranna Eucharystia, to jest bardzo widoczne, bo pielgrzymi stawiają ten wizerunek na ołtarzu. A jak to w praktyce wygląda? Ten wizerunek Maryi, wiemy, że towarzyszy teraz pątnikom, ale też właśnie towarzyszy w parafiach wielu osobom, które chciałyby należeć do tego ruchu. Ale jak to w praktyce wygląda, ja poproszę. W praktyce wygląda to tak, że jeżeli jest zgoda księdza proboszcza i zbierze się 10 osób, one przyjmują Matkę Bożą dwa, trzy razy w miesiącu. To nie, jeżeli dana rodzina czy dana osoba przyjmuje Matkę Bożą pielgrzymującą, są określone modlitwy, którymi je wita, ale to nie znaczy, że ma cały czas być z Maryją i na kolanach i modlić się, ale bardzo łączy te rodziny. Przede wszystkim łączy modlitwa przy Matce Bożej, ale jedna z pań dzieliła się, że pomodliła się i mówi: no Maryjo, dzisiaj mam dużo pracy, idziemy gotować obiad. I po prostu zaprosiła Maryję do swoich codziennych obowiązków. Wiele osób też dzieli się, że Maryja właśnie jest tej codzienności, ale zmienia ich życie, że te obowiązki, które wykonują, zupełnie inaczej. Ona po prostu jest i działa. Czyli tak od strony patrząc, takiej codziennej, praktycznej, ci ludzie uczą się żyć z Maryją, być z Maryją, nie? Zapraszać, tak jak siostry mówią, do tych swoich codziennych obowiązków. Tam, gdzie, a więc ta obecność z Maryją nie tylko w czasie modlitwy, ale w pracy, nie w codzienności. Jadą tu, jadą tam, idą do kuchni, przygotowują obiad. Gdzieś wychodzą, to biorą ze sobą ten wizerunek. Dobrze,
Cieszymy się i też ja już dziękuję, że siostry odpowiedziały na zaproszenie do naszego studia i za to siostrom jestem bardzo wdzięczny. Natomiast jeszcze chcę zapytać tak, jeżeli, oczywiście jeżeli siostry mogą powiedzieć, to chcę zapytać o powołanie, bo na pewno młodzież, zwłaszcza młode dziewczęta pytają siostry, a jak to się stało, że siostra jest w zakonie? No właśnie, jest to bardzo trudne, można powiedzieć, chociaż przeżyłam właśnie ten moment taki, kiedy trzeba zostawić wszystko i pójść za Chrystusem, to jednak trudno czasem to opowiedzieć, ponieważ jest to tak bardzo wewnętrzne wydarzenie, które jest w sercu człowieka. Jest to taki głos, no Bóg powołuje, czyli woła mnie, tak, konkretnie. I ten głos coraz częściej dochodził do mojego serca, coraz bardziej niepokoju, no aż w końcu człowiek uległ tej miłości, tak? Jest to taka piękna przygoda z Jezusem, z Maryją. I zapraszam wszystkich, którzy czują taki głos, żeby się nie lękali, ponieważ no, Bóg nigdy nas nie opuści. I On jest tą taką najpewniejszą drogą, daje dużo szczęścia, dużo radości i trzeba po prostu zaufać i zmierzyć się z tym głosem wewnętrznie i pójść za Nim, bo daje wiele szczęścia. A to powołanie zaczęło się od, nie wiem, szkoły średniej, po studiach? No u mnie akurat, kiedy rozpoczynałam szkołę średnią, poznałam siostry szynsztackie, ponieważ siostry posługują w takiej formacji dziewcząt, rodzin, kobiet. Uczęszczałam na takie spotkania formacyjne dla dziewcząt szynsztackich. No i coraz bardziej jakby zapalał mnie duch Maryjny, coraz bardziej byłam zachwycona tym wszystkim, o czym się dowiadywałam. No i też zapragnęłam właśnie być taką siostrą, chociaż mówię, wiele przeszkód, wiele trudności, ale warto, naprawdę warto. Jeżeli ktoś idzie za głosem powołania, daje to wielką radość i pokój serca. Ja to usłyszałam w liceum, ale powiedziałam: Panie Boże, troszkę poczekaj. Więc Pan Bóg dopukał się do mojego serca, ale dopiero po studiach już pracowałam. Ale też daje wielką siłę i jest to wielka łaska, żeby móc zostawić pewne rzeczy i iść, by być szczęśliwym. Dzięki za chociaż króciutkie takie siostry świadectwo, bo to jest ważne. Młodzi ludzie pytają też, ci co słuchają na antenie katolickiego radia tego, co sióstr mówią, być może coś też zrodzi się, jakieś światło przyjdzie. Co by siostry też, jeszcze tak na koniec poproszę, żeby siostry też pozdrowiły słuchaczy katolickiego radia Podlasie, ale co by siostry właśnie życzyły naszym słuchaczom? Więc życzymy, żebyście zawsze trzymali się ręki Matki Bożej, ponieważ ona jest tą najprostszą, najkrótszą i najpewniejszą drogą, która prowadzi do Boga. A ci wszyscy, którzy mają taką myśl, żeby pójść za Chrystusem, co nie jest łatwe, ale jest piękne, słuchajcie, nie lękajcie się. Dacie radę, bo On jest zawsze z wami. I On, tak jak siostra Michalna powiedziała, że jest z wami i dopomoże we wszystkim i znajdzie takie rozwiązanie, na które byśmy w ogóle się nie spodziewali, że można w ten sposób. Jeszcze na koniec może jeszcze zapytam, bo ta pielgrzymka dobiega końca. Czy siostry mają jakieś oczekiwania też w związku z obecnością tutaj? Czy są jakieś pragnienia? Bo ja rozumiem, że siostry też pragną, żeby jakby to, co jest związane ze zgromadzeniem, żeby to się realizowało. Ale tak osobiście, jak siostry pielgrzymują, mają jakieś swoje osobiste pragnienia, prośby do Matki Bożej? Oczywiście, że mamy. Przede wszystkim to świętość życia. Ponieważ każdego dnia, codziennie musimy wybierać, ale też i powołania, żeby jednak dziewczęta, które gdzieś tam noszą w sercu jakąś taką, chociaż małą myśl o tym, żeby ofiarować swoje życie Panu Jezusowi, żeby się nie lękały, no i my czekamy. Ale też taka wielka radość i wdzięczność za to powołanie, które jest, które za każda z nas została obdarzona i za ten wielki dar, wielka, ogromna wdzięczność Matce Bożej i Panu Jezusowi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie wszystkich naszych radiosłuchaczy. Ja przypomnę i zapraszam na naszą stronę Podlasie 24, zakładka Pielgrzymka. Tam Państwo znajdą wszystkie bieżące informacje, które publikujemy, zbieramy dla wszystkich naszych i czytelników portalu Podlasie 24 i słuchaczy katolickiego radia Podlasie. Pozdrawiamy i do usłyszenia.